Siemano, z tej strony Deathstroke, a dzisiaj gramy znowu w Smite'a. Tym razem na mapie Assault. I wylosowało mi Freję, całkiem nieźle w sumie. Jakby to jest jedna z moich lepszych postaci. Przeciwko Ares, Nave, Agni, Thanatos i Hibo. U nas jeszcze, tak jak widzicie, Cupid, Hell, Ymir i Thanatos. Zapowiada się dosyć ciekawy mecz, jako że u nich niestety ulty Ares, Agni, Hebo mogą pozabijać. A u nas w sumie mamy też całkiem nieźle, bo mamy Cupida i Ymira. Dobra, kupię buty. Aktyw by mi się jakiś przydał, ale nie mam hajsu. No to co, kupiłem supporty. I zapieprzamy. A to już chyba nie obudził się, dobra. Bo ma item. What the fuck? To się jeszcze buduje w ogóle na początku? Pierwszy widzę. Kiedyś bodajże na Cupidynie to kupowałem na sam początek, ale uznałem, że to się jednak później nie przyda. Znaczy później mi się nie przydaje. Dlatego, że są w sumie o wiele lepsze itemy na lifesteal. Co? Ty na serio zużyłeś ulta, żeby tutaj przylecieć? Idiota. Po prostu idiota. O, zabiłem. FB. Double kill. A, bo WRS nie mieliście. 3-0 dla nas, jest całkiem nieźle. Znaczy, że dużego uszczerbka na zdrowiu Ymir nie ma, za to większego ma Agni. Większy, przepraszam. My mamy postać leczącą, a oni w sumie nie mają żadnej postaci leczącej. Mamy dwie w sumie, no bo jeszcze Cupidem, nie? A ja się sam leczę w ogóle z hitów. To na serio będzie ciekawy mecz, jak już tak się zaczęło, bo nigdy nie wiesz, czy coś po środku się nie zrąbie. Oj! A ja ulta nie mam. A on miał. Ale czekajcie, Ymir tu... A nie, Ymir chciał zultować, ale mu nie wyszło. Bo zabili go przedwcześnie. Nie. Zajebisty na to jest zajebisty. Nie ma co. Najlepiej do mnie nie podchodź, bo to nie pomoże ci niestety. A to może ja go wezmę, dostaniesz mana dodatkowo. Jeden. Drugi. No, idzie mi całkiem nieźle teraz. Oj, tripla przygapiłem. A przydałby mi się penta teraz. Bo tak jak widzę na takim low ich... Mam ochotę się rzucić tam po nich po prostu. Jestem... Wiem, ja zawsze kupuję polonomikom potem. Dobra, lejemy wyżej na Asgardu. Oj, lekko poryju. Zabili Ymira. Ale nie zabiłem, ale teraz może zabiję? Zabiję. Dobrze. Ruszył tak w miarę. A
A czy w sumie to tak, Polynomicon jako trzeci item jest całkiem spoko. Tyle, że ja zawsze budowałem Attack Speed i dopiero Polynomicona. Także budowałem jako czwarty item. Chociaż teraz jako drugi nie będzie źle. Nawet się mogę opłacić. Przydałoby mi się, żeby też Maksym dawał mana. Co ona chce zrobić tą szczołą? Cały czas kogoś mierzy. Ja tutaj trzymam manę trochę na ulta, bo w razie czego moich podobijać wszystkich. To ty nie zginąłeś tam? Oj, zginę teraz, bo nie mam manę. I biję się sam z dwoma. Favorite Polynomicon. Oj, zaraz będę miał. Cyk. Buty dokończę na tego. Myślę, że na cooldowny są w sumie całkiem niezłe na ją z podu, spójrzcie. 90 sekund ulta. A jednak cooldowny jakieś nam się przydadzą, także ja zawsze biorę te buty. Bo uważam je za najlepszy wybór do Frey. A w sumie mi się wydaje, że ten team mamy całkiem mocny. Także możliwe, że wygramy to. Mam taką przynajmniej nadzieję wewnętrzną. Oj. I Mirtana to spadli. Ale zaraz ja wrócę i mogę to naprawię. O, nawet mam najwięcej kili w teamie. Zaraz wspomnę Hel. Napieprzany, trochę zmieniony. Ta, na razie nie włączyłem jedynki, ale zazwyczaj jak się bije, to włączam dwójkę i jedynkę naraz, na to jest większy damage. Ale tak to wolę... No, w ten sposób po prostu. O, coś kombinowałeś tam na to. Oj. Dobra, tam mam triple w razie czego. Nie, quadra nawet. Jakbym dobrze to rozegrał teraz. Oho, źle to rozegrałem. Ale przynajmniej oni są tam podobijani, kiedy my wrócimy z full HP. Okej, ja muszę kupić w tej chwili aktywa. Na ulti Aresa, gdybym nie miał swojego ulta w tym czasie. Dalej na to zmaszczą kile. Dwójka i jedziesz, trójko. Trójka, dobrze. Teraz tego, teraz tego. Masz większe szanse, dobrze. Ty i tak trzymać trzeba. Kiedy oni są w sumie podojeżdżani, to my sobie teraz zabijemy towera. Pomyślmy. W sumie to dobra, teraz kupię Fatalisa. Jak najszybciej całego. Nie, ja muszę po prostu teraz bardziej uważać, bo widzicie, się za bardzo napaliłem, rzuciłem i do niczego dobrego to nie doprowadziło mnie. O, double. Nawet triple może? Nie, za bardzo tutaj próbował uniknąć. Ale zabiję go i tak. Co prawda trochę później, ale zawsze coś. Hmm.
Zabijamy teraz Thanatosa i lecimy po wieżę. Diaside od razu wbity, bardzo fajnie. Okej, lecimy po wieżę, bijemy. Teraz się cofnąć trzeba, bo tu za resem nie ma żartów. Thanatos coś tam próbuje, ale ja no, nie do końca rozumiem co on cały czas piska. Ja tu też próbuję hitać ich. Oj! Zapomnę, na ulta nie zdążyłem użyć aktywa. Dobra, Cupiden też ją, Ymir też już idzie. Myślę, że obronią. Mamy Fatalisa. Teraz Rod of Tahuti, żeśmy mieli więcej AP. Sorry, MP. Bo obejrzy mi się AP zawsze zła. Zobaczmy jak to wygląda w przeciwnej. 7-4 mają tam na to z Jagni. Oj! Nie zdążyłem kupić. Dobra, Agni pada w przeciwnej. Myślę, że ktoś z naszych, ale widzę wszyscy nasi po full HP prawie. Heli i Ymir jakiś tam uszczerbek na zdrowie mają. Teraz troszeczkę kupiłem. Ta tu się czai, aj, zabili nam Hel. Ale spokojnie wlatuje Freya i ogarnia wszystkich. O, triple. Coś ostatnio triple często wbijam. Quadra nawet wbijam leżą ostatnio. Mimo tego we setą sam tą postacią. Sam już nie wiem. Jak to powinienem wymówić? Myślę, że Feniksa też zdążymy. Agni jest, ale... Oj! To są tak śmiesznie jakoś zabili. Dobra. Hebo ginie od razu. O co już Hebo papierek trochę, no to... Nie przetrzymał. Oj, i sami się praktycznie zabili. Wydali na siebie wyrok w tej chwili. Thanatos też. Chodź tu do mnie. No nie, serio, zabrałeś mi kwadrę. Jeszcze bym zdążył wbić. No ej, ja się tak nie bawię. Ups, źle to wróciłem. Kolejny Diaside wbity przez znowu Hel. Ej, mana by mi się przydała. Dobra, VV, GG. No to taka krótka gra dzisiaj, 12 minut tylko. Mieliśmy dosyć mocny team także. Duże szanse mieliśmy na wygraną. Zobaczmy teraz statystyki jak wyglądają. Terzyłon of the Day wbity. Właśnie 2700 mamy, zbieram teraz na Hadesa, który kosztuje 3500, chociaż mógłbym sobie też kupić Aokwanga za 2500. O! Dwa triple wbijem, 6 dubli, 12 asyst, 10 killi, 2 tower kille
I Force Baba wbijemy jeszcze. Tutaj Agni 7611, to jest 767. Nate 3713, Ares 3713. I Hebo 4914. U nas ja 18312, Ymir 4522, Hel 8417, Cupid 2415 i Thanatos 3813. Tak, wiem, możecie sobie to odczytać, ale jak komuś się nie chce, no to po prostu powiem od razu. Tutaj też mamy inaczej to wszystko pokazane, bardziej dokładnie. Ile golda zdobyliśmy, gold na minutę. Ile zadaliśmy obrażeń graczom, ile creepom. Ile sami wzięliśmy damage'a na siebie. Tutaj nie do końca wiem. Struktur damage też nie do końca. I player healing, czyli leczenie gracza. Ile obrażeń wyleczyliśmy. No to by w sumie było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.